Każdy układ słoneczny otaczała siatka pułapek świetlnych, skupiających uciekającą energię, by mądrze ją wykorzystać i przyćmić całą galaktykę. To nie fragment z mojego scenariusza, a z powieści o tytule Stwórca Gwiazd autorstwa brytyjskiego pisarza Olafa Stapledona z 1937. Jako pierwszy opracował pomysł wielkiego generatora zasilanego gwiazdami, z którego korzystałaby wysoko rozwinięta cywilizacja kosmiczna. A matematyk Friedman Dyson w swoim artykule z 1960 chciał nazwać megastrukturę właśnie sferą Stapledona. Ale inni pisarze science fiction rozsławili ją jako sferę Dysona. Jednak przez ostatnie pół wieku nie poczyniliśmy ani kroku w budowie takiej konstrukcji, bo trzeba by najpierw usunąć Merkurego, a potem zrównoważyć ogromną kulę na cienkiej linii między wiatrem słonecznym a grawitacją Słońca. W końcu nie wiemy, jak przesłać pozyskaną energię słoneczną na Ziemię. Mimo to w science fiction, książkach, filmach i grach istnieje wiele innych, równie znanych megastruktur, które mogą okazać się bardziej praktyczne. A może szkoda na to Zachodu? Dziś dowiesz się, jaką mamy szansę, by zbudować wrota do gwiazd. Jak trzeba mieszkać w kosmosie, żeby nie umrzeć? Jaką wadę mają wielkie statki kosmiczne? I czy w ogóle powinniśmy budować megastruktury z science fiction? Czy to zbyt niepraktyczne? Jakie wielkie konstrukcje pomogłyby nam szybko podróżować na orbitę Ziemi i poza nią? Jeszcze przed pierwszymi lotami w kosmos w 60 roku radziecki inżynier Jurij Artszutanow zasugerował budowę ogromnej windy, która dostarczałaby ładunek i pasażerów bezpośrednio na niską orbitę okołoziemską, żeby zaoszczędzić na paliwie. Ten genialny pomysł długo siedział w kącie, aż legendarny brytyjski pisarz science fiction Arthur Clarke nie spotkał się z Artszutanowem. Jego powieść Fontanny Raju nadała pomysłowi windy kosmicznej popularności i przykuła uwagę prawdziwych inżynierów. Nawet w miarę rozwoju technologii rakietowej, problem zbyt kosztownej podróży na niską orbitę okołoziemską nie zniknął. Ostatecznie okazało się, że metoda budowy windy kosmicznej opisana przez samego Clarka była najbardziej praktyczna. Wystrzeliwujemy stację kosmiczną na orbitę geostacjonarną, a stamtąd spuszczamy kabel na powierzchnię Ziemi, gdzie go mocujemy. Brzmi łatwo, ale długość kabla musi wynosić 35 790 km. Takim kablem można by owinąć cały równik Ziemi. Ale pojawia się problem. Jeśli użyjemy najtwardszych stopów metali, kabel ważyłby tysiące ton, więc po rozciągnięciu załamałby się pod własnym ciężarem, nie mówiąc już o utrzymaniu przeciwwagi na orbicie. Clark sam przyznał, że zbudowanie windy kosmicznej z tradycyjnych materiałów jest fizycznie niemożliwe. Ale że pisał science fiction, to wymyślił ultrawytrzymałą i ultralekką materię – hipervłókno. Według powieści opracowano go w laboratorium pod koniec XX wieku. A co ciekawe, tak się faktycznie stało. A przynajmniej coś podobnego. W 1991 roku japońscy naukowcy zsyntezowali pierwsze nanorurki węglowe, znacznie mocniejsze i lżejsze niż podobne materiały. Jeśli winda kosmiczna jest możliwa, wymagałaby tylko tego wynalazku. Jednak po 30 latach prób najdłuższe nanorurki, jakie zdołano zsyntezować, miały tylko 14 cm i już one kosztowały fortunę. Inżynierowie z powieści Clarka mieli ten sam problem. Dopiero masowa produkcja hipervłókien na asteroidach pomogła go rozwiązać. Bowiem ludzie zbudowali megastrukturę do taniego przemieszczania załogi i ładunku na orbitę dopiero po tym, jak dostarczyli tysiące ton sprzętu roślinnego oraz personelu na bardziej odległe asteroidy. Ale w sumie to po co nam taka winda? Główny argument przeciwko jej budowie nie dotyczy nawet trudności produkcyjnych.
fundacji, serialu opartym na opowiadaniach Isaaca Asimowa, potężna winda kosmiczna zbudowana przez galaktyczną cywilizację padła ofiarą zamachowców samobójców. Wystarczyło kilka eksplozji, by megastruktura upadła prosto na mieszkańców planety Trantor. Nieważne jak lekki i wytrzymały jest dany materiał, i tak jest stale ogromnie obciążony. Więc jednym pchnięciem można spowodować katastrofę na kosmiczną skalę. Czy warto wydawać tyle pieniędzy na mega windę, skoro zniszczy ją każdy terrorysta z bombą za kilka tysięcy? Istnieją za to inne przydatne megastruktury z science fiction, które łatwiej chroni się przed złoczyńcami. W 1942 roku kanadyjski pisarz Alfred Elton Van Vogt napisał powieść Niedościgniony sekret. Nazistowski naukowiec odkrywa portal na inną planetę, by wydobyć jej zasoby dla machiny wojennej Rzeszy. Ale pomysł Gwiezdnych Wrót zyskał sławę dopiero w filmie o tym samym tytule z 1994 roku. Przedstawił on małe portale, które pozwalały podróżować na inne planety. Jednak wielu pisarzy przeniosło ten pomysł na statki kosmiczne i otrzymało megastruktury umożliwiające natychmiastową lub co najmniej ultraszybką podróż między układami gwiezdnymi. Ale na ile jest to realistyczne i praktyczne? Zbudowanie pierścienia o średnicy kilku kilometrów w zerowej grawitacji to coś, do czego już jesteśmy zdolni. I choć ten rodzaj transportu to czysta fikcja, najczęściej ma formę tunelu czasoprzestrzennego, czyli kosmicznego mostu między dwoma odległymi punktami w przestrzeni. Metoda ich tworzenia nie jest jeszcze znana, ale inspirując się science fiction, jedną z najbardziej realistycznych i dopracowanych tego typu technologii, zastosowano w EVE Online. W tej grze Gwiezdne Wrota wykorzystują rezonans grawitacyjny, występujący tylko w układach binarnych. To jak najbardziej prawdziwe zjawisko, które udowodniono naukowo. A biorąc pod uwagę, że przez kosmos przechodzą fale grawitacyjne, można założyć, że pewnego dnia otworzą nam one możliwość tworzenia prawdziwych tuneli czasoprzestrzennych, umożliwiających natychmiastową podróż o wiele lat świetlnych między układami. W grze sieć Gwiezdnych Wrót o średnicy od 10 do 84 km łączy wszystkie główne lokacje w New Eden. A że jest on tak wielki, bardzo ciężko jest zniszczyć jego oddzielne węzły. Główną wadą tej megastruktury jest to, że aby połączyć regiony, trzeba najpierw do nich powoli dotrzeć. Ale jeśli ta lub inna podobna technologia jest możliwa w rzeczywistości, to byłby to najbardziej praktyczny środek podróży międzygwiezdnych, bo przekroczenie prędkości światła przez pojedyncze statki wiąże się z dużo większymi problemami z perspektywy fizyki. Więcej na ten temat w moich poprzednich filmach. Nawet jeśli ludzkość ma pozostać w Układzie Słonecznym przez miliony lat, istnieje wiele pomysłów na megastruktury, które dałyby nam więcej terenu do zamieszkania. Czy warto budować mega otoczenia w kosmosie? W 1976 roku fizyk Gerard O'Neill zrobił furorę swoją książką High Frontier, w której nakreślił całkiem naukowe plany kolonizacji orbity okołoziemskiej za pomocą wielkich stacji kosmicznych. Cylinder O'Neilla o długości 32 km i średnicy 8 km ma powierzchnię wewnętrzną do 1300 km2, czyli mniej więcej tyle co Los Angeles. Stacja wykonuje jeden obrót co 2 minuty, aby aktywować sztuczną grawitację podobną do ziemskiej na całym obszarze. Słońce daje jej światło poprzez regulowany system luster. O'Neill chciał, by takie cylindry były częstymi, samowystarczalnymi koloniami z farmami i wodą do uprawy żywności, a także lasami do produkcji tlenu, w których mieszkałoby do 50 tysięcy ludzi. Podobną rzecz widzieliśmy w filmie Interstellar Christophera Nolana, ale stacja Cooper miała średnicę nieco ponad kilometra, czyli 5 razy mniej niż projekt O'Neilla.
Stacja Babilon 5 miała ten sam rozmiar, choć nie była kolonią, a węzłem transportowym, w którym mogło przebywać 250 tysięcy osób. Zatem przy kompaktowych technologiach cylinder O'Neilla mógłby stanowić megalopolis dla milionów mieszkańców. A co dopiero torus Stanforda z tej samej książki. To ta stacja w kształcie pączka z populacją 10 tysięcy osób przy średnicy 1,5 kilometra. Największą wersją torusa jest Elysium, stacja z tytułowego filmu o średnicy 60 kilometrów. 500 000 najbogatszych Ziemian żyło na niej w luksusie, podczas gdy na Ziemi panowała bieda. To bardzo dokładny obraz każdego otoczenia kosmicznego z książki O'Neilla, niezależnie od wielkości. Bo jego budowa pochłonęłaby gigantyczne koszty, zdolne zbankrutować wszystkie kraje świata. Najskromniejszy z projektów O'Neilla wymaga 3 milionów ton materiałów, czyli tyle co 500 piramid. Bez takiej windy kosmicznej dostarczenie wszystkich tych rzeczy na orbitę kosztowałoby 6 biliardów dolarów, a to dziesiątki tysięcy więcej niż wielkość całej globalnej gospodarki. O'Neill pisał, że cylindry kosmiczne i torusy mogą być tańsze dzięki dostarczaniu materiałów z asteroid, ale rozwój takiego przemysłu to kolejny kosztowny etap, który dzieli nas od celu. Jednak żadne pieniądze nie pokryją głównego problemu. Otóż obowiązkowym warunkiem budowy kosmicznego otoczenia ma być niezawodny system ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. A inżynierowie NASA wciąż nie potrafią stworzyć materiału, który byłby na tyle lekki i zdolny do odbijania niebezpiecznego promieniowania. W zaledwie 0,5 roku pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci są narażeni na kilkakrotnie większą dawkę promieniowania niż przez całe życie na Ziemi. W efekcie każda stała megastruktura w kosmosie stałaby się megagrobowcem już w kilka lat. Mimo to naukowcy z Uniwersytetu w Rochester opracowali rozwiązanie, które może być odpowiedzią zarówno na zagrożenie promieniowaniem, jak i koszty. Co jeśli przekształcimy istniejącą już asteroidę w cylinder O'Neilla? Wystarczy nawet mała, krucha Bennu o średnicy 0,5 kilometra. Naukowcy twierdzą, że mogliby owinąć ją kilkukrotnie w ultrawytrzymałą membranę o dużo większym rozmiarze, obrócić ją, a potem otworzyć jak parasol. Rozbity gruz asteroidy zbierałby się na wewnętrznej powierzchni membrany z siłą ośrodkową. Mielibyśmy cylinder o średnicy 3 km i grubych kamiennych ścianach, które gwarantowałyby ochronę przed promieniowaniem. Voilà! Nasze tanie kosmiczne otoczenie gotowe. Jednak ten projekt, podobnie jak winda kosmiczna, wymaga tego samego ultrawytrzymałego i ultralekkiego nanomateriału, którego jeszcze nie wynaleźliśmy. Czy zatem lepiej porzucić wszelkie podobne plany? Cóż, nasze szklane, plastikowe czy betonowe wieżowce też kiedyś wydawały się niemożliwe do postawienia. Ich średniowieczny odpowiednik, kamienną Notre Dame, budowano prawie 200 lat. Przy bardzo niewielu zasobach, bo nie było jeszcze takiego postępu. Dziś jesteśmy na tym samym etapie w kontekście budowania mieszkalnych megastruktur w kosmosie. Zbyt wcześnie, by było to praktyczne. Ale świat EVE Online jest 20 tysięcy lat przed nami. Gracze mogą wznosić megastruktury, przy których takie Empire State Building to błahostka. Stacja Astrachus ma 40 km średnicy, co czyni ją znacznie większą niż najbardziej ambitny cylinder O'Neilla. Jej budowa pochłania mnóstwo zasobów, ale są one dostarczane przez infrastrukturę górniczą z własnymi megakompleksami inżynieryjnymi. Co więcej, nie trzeba jej obracać, bo technologia zasilająca gwiezdne wrota umożliwia tworzenie studni grawitacyjnych w dowolnym miejscu. To dom,
port kosmiczny, magazyn i uzbrojona placówka w jednym. Innymi słowy, to cytadela dla małych korporacji lub grup graczy. Dziś zbudowanie jednego Astrahusa byłoby nie lada wyzwaniem, ale w dobie rekultywacji wielu systemów międzygwiezdnych będzie to kolejna megastruktura o znanych i praktycznych funkcjach. A żeby zobaczyć najciekawsze struktury z science fiction, wyobraźmy sobie, że jesteśmy już na tym etapie. Nie ma rozwiniętego świata przyszłości bez gigantycznych statków kosmicznych. Ale po co nam one? W opowiadaniu Tanis Ekis z 1930 autor pod pseudonimem Aladra Septama opowiada o stworzeniu wielkiej, prawie kilometrowej arki dla 400 osób. Ale tylko ich odlegli potomkowie dotrą do celu tysiące lat później. To pierwsza wzmianka o tak zwanym statku wielopokoleniowym. Choć wielu późniejszych pisarzy nie określało wymiarów takich ark, większość z nich musi być megastrukturami, aby tak długo utrzymać przy życiu tysiące osób. W książkach Jamesa Correa i cyklu Expanse bogaci mormoni zbudowali statek arkę o nazwie Nauvoo. To taki ulepszony cylinder O'Neilla z potężnymi silnikami. Jego mega wymiary 2460 na 960 na 910 mają zapewnić transport 4000 ludzi i ich potomków do układu Tau Ceti, 12 lat świetlnych od Ziemi. W roku 2350, w którym rozgrywa się akcja Expanse, jest to największa konstrukcja w historii ludzkości, wliczając w to statki czy stacje kosmiczne. Jednak Nauvoo nigdy nie wyrusza w podróż, bo podczas konfliktu między Ziemią a Marsem bojownicy Sojuszu Planet Zewnętrznych kradną go i robią z niego wojskowy megakrążownik. Ale później jedno trafienie torpedą wyłącza wszystkie jego systemy. Nic dziwnego, skoro Nauvoo zaprojektowano dla cywilów. Jednocześnie okręty wojenne w Expanse są znacznie mniejsze niż Arka. Jest to oczywiste z praktycznego punktu widzenia. Im większy okręt wojenny, tym mniej jest zwrotny i tym łatwiej go trafić. Jednak George'a Lucasa to nie obchodziło, gdy tworzył najsłynniejszą sagę kosmiczną XX wieku. Imperium Galaktyczne Gwiezdnych Wojen miało wielką flotę megastatków. Jej trzon stanowiły ponad 1,5-kilometrowe gwiezdne niszczyciele, z których każdy był platformą dla różnego rodzaju uzbrojenia, od eskadr myśliwców po lotniskowce szturmowe. To taki kosmiczny lotniskowiec, a że są to największe okręty wojenne na Ziemi, łatwo dojść do wniosku, że konflikty międzygwiezdne wymagałyby znacznie większych statków. Jednocześnie niszczyciele, sądząc po słynnych bitwach Gwiezdnych Wojen, są dość wytrzymałe i mogą przyjąć wiele trafień. Ale nawet one bledną przy flagowym okręcie marynarki imperialnej, na którym podróżował sam Darth Vader. 19-kilometrowym egzekutorze w kształcie grotu strzały. Zgodnie z jego opisem, mógł zniszczyć całą flotę lub uczynić całą planetę niezdatną do zamieszkania. Ten mega statek nie musiał nawet strzelać. Sama jego obecność miała skłaniać wrogów do poddania się łasce Imperium. Ale egzekutor słusznie unikał prawdziwej walki na ile tylko mógł, bo w ostatecznej walce z rebeliantami wystarczyło jedno trafienie w wieżę dowodzenia, by stracił kontrolę i się rozbił. Wygląda niepraktycznie, no ale czego się spodziewać po kimś, kto zaczął budować drugą Gwiazdę Śmierci, nawet po zniszczeniu pierwszej. Ich średnice wynosiły od 120 do 160 km, więc tyle co niektóre japońskie wyspy, i były jednymi z największych statków wojennych w science fiction. Ale niezależnie od podatności Gwiazdy Śmierci na ataki na jej rdzeń reaktora, ten mega statek jest kompletnie niepraktyczny, bo nie oddałby strzału, pozostając w całości. Według obliczeń fanów Gwiezdnych Wojen, superlaser stacji zdolny do zniszczenia całej planety
ma astronomiczną moc 620 milionów jota-dżuli na sekundę. Ta liczba z ponad 30 zerami przekracza wydajność energetyczną Słońca prawie 2 miliony razy. I to właśnie grozi Gwieździe Śmierci natychmiast po wyładowaniu, bo jej lasery nie tylko stopią cel, ale i podgrzeją stację o znaczną część swojej mocy. W atmosferze tlen może pochłaniać nadmiar ciepła, ale w próżni kosmicznej nie ma dokąd uciec. Tak więc ciepło resztkowe z wyładowania trafi do samej megastruktury i żaden system chłodzenia nie uratuje jej przed stopieniem. Sorki, Vader, ale fizyka jest po stronie rebeliantów. Megastatki wojenne nie mogą więc być platformami dla megabroni o astronomicznej mocy. Flagowe okręty wojenne EVE Online, tak zwane Tytany, są znacznie bardziej zrównoważone. Rozmiarem dorównują egzekutorowi z Gwiezdnych Wojen, mają od 13 do 18 kilometrów. Chroni je jedna lub kilka warstw pancerza, każda o grubości 25 metrów. Nie ruszą ich nawet precyzyjne strzały w kabinę. Można je zniszczyć tylko za pomocą salw broni Doomsday z innych Tytanów. W zależności od frakcji może to być potężny laser, ładunek antymaterii lub pocisk rakietowy. Ta mega broń jest równa 20-kilotonowym bombom atomowym. I zanim pomyślisz, że to za mało, to zapewniam cię, że Tytan da radę rozproszyć ciepło z takiej zapory. Biorąc pod uwagę, że każdy z tych statków wymaga ogromnej ilości zasobów w grze i w przeliczeniu na prawdziwe pieniądze, jakieś 3000 dolców. Nie fajnie by było, gdyby wybuchały po jednym ataku. Ale nawet takie giganty to nic w porównaniu do najbardziej masywnych i szalonych megastruktur science fiction. Czy da się stworzyć sztuczne megaświaty i po co by nam one były? Na początku lat 70. Dan Alderson, naukowiec z Laboratorium Napędu Odrzutowego w Kalifornii, przedstawił pisarzom science fiction swój pomysł. Był nim kolosalny, zamieszkały dysk. I nie ma co żartować o płaskiej Ziemi, bo ta megastruktura zastąpiłaby wszystkie planety ziemskie. Dysk Aldersona o średnicy 240 milionów kilometrów rozciąga się poza orbitę Marsa, a jego grubość wynosi 5000 kilometrów. Tylko wąski pas w środku dysku będzie zamieszkiwany, ale sam on jest 50 milionów razy większy od Ziemi. To wszystko brzmi absurdalnie, ale autorzy Malibu Comics ze znanym pisarzem Larrym Nivenem w składzie stworzyli God Will, cykl opowieści osadzonych w różnych strefach dysku Aldersona. Stworzenie takiego mega wszechświata to faktycznie zadanie godne bogów. Trzeba wyprodukować zapasy super wytrzymałych materiałów o łącznej wadze równej całej gwieździe. Ale nieważne jak wytrzymałe by one nie były, bez użycia magii, grawitacja natychmiast zamieni dysk Aldersona w starą, dobrą kulę. Sam Larry Niven przyznał, że rozważał tę megastrukturę wyłącznie w fikcyjnym kontekście. Na potrzeby swoich powieści opracował bardziej realistyczny i praktyczny sztuczny megaświat. Książka Pierścień opisuje krzyżówkę dysku Aldersona z torusem Stanforda. Jest to sztuczny megapierścień wokół Słońca o średnicy 150 milionów kilometrów, co odpowiada w przybliżeniu orbicie Ziemi i grubości tylko 1 kilometra, zapewniający warunki równe 3 milionom Ziem dla bilionów ludzi. Wszystko trzyma się na wewnętrznej powierzchni za pomocą technologii sztucznej grawitacji, bo inaczej pierścień musiałby obracać się z prędkością 1/10 prędkości światła. Według obliczeń Nivena, stworzenie takiego mega świata wymagałoby tylko przekształcenia Jowisza w super wytrzymałe materiały, co dla zaawansowanej cywilizacji jest wykonalne. A gdyby fani, w tym studenci fizyki, zwrócili uwagę, że siły pływowe Słońca szybko zdestabilizują i zniszczą pierścień,
Niven dodał potężne silniki rakietowe na zewnętrznej krawędzi dla ciągłej regulacji. Ale dla pisarza Iana Banksa to było za mało. W powieści Materia z 2008 wyobraził sobie Topopolis, które zawija się wokół gwiazdy w masywną spiralę, zapewniając setki razy więcej powierzchni mieszkalnej niż pierścień Nivena. Zbudowanie i zrównoważenie takiej struktury jest niezwykle skomplikowane, ale główne pytanie brzmi, po co to wszystko? Przy tak zaawansowanym poziomie inżynierii kosmicznej znacznie łatwiej byłoby stworzyć grawitacyjnie zrównoważone pierścienie z setek planet w ekosferze Słońca. Dobra, nie będą tak rozległe jak miliony ziem, ale mieszkańcy nie żyliby w ciągłym strachu przed mega-apokalipsą. Co więcej, w galaktyce nie brakuje gwiazd podobnych do Słońca. Więc po co stawiać wszystko na jedną kartę? Wysoko rozwinięta cywilizacja wolałaby stworzyć nie jeden ogromny sztuczny świat, a wiele mniejszych w kluczowych miejscach w kosmosie. Oto największe megastruktury w EVE Online. Cytadele o nazwie Keepstar osiągają wysokość 160 km, podobnie jak druga gwiazda śmierci, i mieszczą na pokładzie miliony ludzi z tysiącami statków. Najłatwiej jest porównać Keepstar do portu Megapolis, takiego jak Szanghaj, ale służy on też jako baza wojskowa do kontrolowania układów gwiezdnych w New Eden. Takie cytadele biorą udział tylko w największych bitwach z tysiącami graczy i licznymi tytanami. Zniszczenie jednego Keepstara to wielka rzecz, o której piszą największe gazety internetowe. Czy ludzkość zbuduje kiedyś coś podobnego? Jeśli będziemy eksplorować kosmos jak cywilizacja w EVE Online, tworzyć gwiezdne wrota do innych układów i wysyłać przez nie wielkie statki, to na bank dojdzie do międzygwiezdnych konfliktów. W przyszłości takie megastruktury nieuchronnie staną się podstawą potęgi militarnej największych frakcji i państw. Już nie wspominając, że będzie to największe płótno dla wyrażenia artystycznego. EVE Online dostało update pozwalający malować największe cytadele na dowolne kolory. Czy to praktyczne? Nie. Ale skoro zużyłem tyle zasobów na budowę mega struktury, to Bóg mi świadkiem, że będzie mega różowa. I wierzę, że w prawdziwej kosmicznej przyszłości pojawią się jeszcze fajniejsze artystyczne projekty. A ty? Jak udekorujesz mega struktury z dzisiejszego filmu?